Więc przygotujemy teraz torebeczki PVA z peletów różnego kalibru, czyli pikantna kiełbasa 8, pikantna kiełbasa 4, krill 6, krill 4 oraz ser czosnek. Tu akurat mamy 4, 6 i 8. I oto z tych peletów porobimy mieszankę do nęcenia z torebkami PVA, do nęcenia miejscówki oraz z drobnego peletu mniejszej średnicy użyjemy jako torebki PVA do pakunków na hak. Więc bierzemy się za robienie pakuneczków oto z tych mieszanek.
A więc takiego małego pakunku, zobaczcie, tak to wygląda, mniej więcej niecałą sypałem, trochę mniej niż pełną i zobaczymy, ile to wyszło. 24, 25 gram, 25, szybciej troszkę, córeczko, 25, 24, 26, 24, 24, 25, 25, 24, 24, 24, 25, 24, 25, 24, 23, 24. I tak widzicie, 24, 25 gramy na oko sypane i takie pakunki teraz pochowamy. Tu mamy ciut mniejsze, ogarniemy to i pakujemy się na rybki. I teraz przygotowane pakunki porozdzielamy z tamtymi, poprzekładamy tak, żeby wszystko było w pytkę. Jedno weźmiemy do jutrzejszego wędkowania z dynamita, tą mieszankę będziemy robić kiełbaski z Stickmixa. Niewielkie kiełbaski oto z tej mieszanki z robakami białymi też to weźmiemy. To jak pokazałem wcześniej oraz te. Wszystko trzeba poogarniać. Peleciki, torebki, tak aby wziąć tylko najpotrzebniejsze rzeczy, na które będziemy jutro wędkować. I jeszcze raz, drodzy Państwo, zobaczcie, równe pakuneczki, 23 gramy, większość 24, 25, posegregowane, tutaj mieszanka, kryl, w większości pikantna kiełbasa i czosnek, a w tych sam czosnek z pikantną kiełbasą. Posegregowane, więc zabieramy i zobaczymy, co jutro pyknie.